wszystkie informacje, które są nam pomocne do tego, żeby rozwiązać daną sprawę, tak? Czyli tutaj, proszę Państwa, wracamy do ogólnej takiej może definicji dowodu na gruncie ordynacji podatkowej, bo PIT i CIT nam na to nie odpowie. I niestety podatnicy boją się, i ja się nie dziwię, że się boją, w zakresie zakwestionowania kiedyś w przyszłości przez organ podatkowy wydatku, czy on może stanowić koszt uzyskania przychodu, czy nie może stanowić koszt uzyskania przychodu na gruncie PIT-u, CIT-u, ze względu na to, że faktura nie będzie miała postaci papierowej. My wiemy też, proszę Państwa, że już część faktur, ale to już na gruncie VAT-u, jest przesyłana w formie elektronicznej przez takie największe firmy, czy telekomunikacyjne na przykład, czy leasingowe też przesyłają faktury w formie elektronicznej, od tego papieru się odchodzi z różnych względów, przede wszystkim jeżeli chodzi o koszta, no bo list też trzeba wysłać i za to zapłacić, tak? My wiemy, że teraz, żeby wysyłać fakturę elektroniczną, to musi być taka akceptacja, tak? No to tym, to my wiemy. I teraz, proszę Państwa, na gruncie PIT-u i CIT-u do tej pory my te wszystkie faktury, które dostawaliśmy w formie elektronicznej, drukowaliśmy. Drukowaliśmy je, bo ona była dla nas dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku. A co jakbyśmy ich nie drukowali? Gdzie było napisane w PIT-cie lub w CIT-cie, taka była zawarta informacja, że tylko ta faktura elektroniczna, która do nas przyszła wydrukowana, tak, może stanowić potwierdzenie, że dany wydatek jest kosztem. Ja to mówię tak przewrotnie, ponieważ też nie ma takiego przepisu, który mi mówi, że jeżeli nie wydrukuję tej faktury, to nie będę mogła zaliczyć wydatków koszt. Zatem, proszę Państwa, PIT i CIT milczy, dobrze i źle, no bo dyrektor KIS-u nie chce wydawać interpretacji w zakresie PIT-u i CIT-u, czy dany wydatek udokumentowany fakturą, która przybrała formę zdigitalizowaną, bo my ją zeskanowaliśmy, tak, i zapisaliśmy na nośniku danych, jest odpowiednio udokumentowanym i czy my taką fakturę zeskanowaną możemy traktować na równi z fakturą papierową. I tu jest, proszę Państwa, cisza, ewentualnie nie ma ciszy, jest wydana interpretacja z odwołaniem się do przepisów ordynacji podatkowej, czyli co jest dowodem w sprawie. Ja jestem bardzo ciekawa i mam nadzieję, że w ramach tej sprawy, co mówiłam Państwu na początku, że mój kolega doradca podatkowy teraz będzie batalię toczył i czy faktycznie no w USA tak wskazało, że KIS ma wydać tą interpretację, tak? Odwołali się do USA, KIS ma wydać i KIS pewnie nie wyda, pewnie to skończy się w NSA, zobaczymy, proszę Państwa, ale jestem bardzo ciekawa, bo jeżeli by teraz można powiedzieć, w cudzysłowie, przymuszony został organ, tak, interpretacyjny do tego, żeby taką interpretację wydać i by faktycznie się odniósł do tego wydatku, czy on może być kosztem uzyskania przychodu, jeżeli jest w formie zdigitalizowanej, to nie mielibyśmy wątpliwości. Jest interpelacja poselska z 2021 roku. Ja Państwu ją zacytowałam. Macie Państwo na którymś slajdzie? I my sobie omówimy, tak, jak to jeszcze wygląda na gruncie PIT-u i CIT-u. Jeżeli chodzi o VAT, to my za chwileczkę o tym powiemy, ale chcę również wskazać na ryczałt. Proszę Państwa, z tym ryczałtem to jest o tyle problem, że tu wydaje mi się najbardziej takie problematyczne, jeżeli chodzi o przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej. Zaraz Państwu zacytuję przepis dokładnie, ale zasadniczo ten przepis wskazuje po prostu, że dokumenty potwierdzające zakup powinny być przechowywane w siedzibie danego podatnika, tak? I tutaj jest o tyle problem. Oczywiście chcę Państwu zacytować przepis, to wyszukiwarka Lex moja przestała na chwilę działać. W każdym razie powiem z głowy, tak, że przepis wskazuje w przypadku ryczałtu, jakby w ogóle milczy, tak, nie mówi, czy coś ma być numerowane, nienumerowane, jak ma być przechowywane, czy elektronicznie, czy papierowo, oprócz tego, że powinniśmy, będąc na ryczałcie, w sensie obowiązani jesteśmy przechowywać dokumenty potwierdzające zakup towarów handlowych w tym aspekcie, tak? Więc proszę Państwa, bardzo ważne jest to na gruncie ryczałtu i uważam, że z tym ryczałtem, w ogóle uważam, że i z ryczałtem, i z PKPR-ką będzie rozwiązana troszeczkę sprawa w momencie, kiedy wejdzie KSeF. No bo ja sobie nie wyobrażam, że
jak wejdzie KSeF, to my będziemy przechowywać faktury w formie papierowej, to znaczy będziemy, nie, będziemy je drukować, tak? Ja nie sądzę, ale żeby móc faktycznie wszystko przechowywać w formie elektronicznej, musimy mieć na to podstawę prawną. No bo jeżeli my teraz mamy w PKP ERC, tak jak Państwu cytowałam, tak, i sobie omawialiśmy to, że my mamy zachować numerację albo ewentualnie inaczej powiązać ten dokument z księgą, no to wydaje się to niewystarczające dla nas. My wiemy, że jesteśmy księgowymi, my lubimy drążyć temat dosyć mocno i też zapewnić też bezpieczeństwo dla nas i dla naszych klientów oczywiście, tak, żeby potem nikt nam nie zakwestionował, tak, czy wadliwości, czy nierzetelności, czy braku uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu. Więc tutaj, proszę Państwa, zobaczymy, tak? Może spotkamy się pod koniec roku na takim szkoleniu już wtedy wskazującym praktyczne aspekty KSeF-u, jak już będziemy wiedzieć, jak ten KSeF ma wyglądać obligatoryjnie, to wtedy sobie ustalimy, tak, czy tutaj były jakieś zmiany i czy na pewno to będzie bezpieczne dla nas, żeby oczywiście nasz ustawodawca o tym tylko nie zapomniał. Pani Krystyna, dobrze byłoby, żeby te zmiany już były wprowadzone, żeby też można było sobie zaplanować, jak te dokumenty przechowywać, a nie na ostatnią chwilę. No tak, zdecydowanie, zdecydowanie. I dlatego też Państwo tutaj jesteście, tak, właśnie między innymi dlatego Państwo jesteście, bo jak wejdzie KSeF, są zapowiedzi, że ma wejść od 1 kwietnia, tak? Bo dostaliśmy pozytywną opinię Komisji Europejskiej, tak, że ma wejść od 1 kwietnia 2023 roku, to teoretycznie mamy teraz ten rok, żeby dostosować się do KSeF-u. Dostosować się do KSeF-u, a nie dokumentów w formie elektronicznej, ale my wiemy, że KSeF ciągnie za sobą inne dokumenty przechowywane w formie elektronicznej, bo nie tylko my na fakturach bazujemy. Państwo doskonale wiecie, że jak macie, obsługujecie firmy transportowe na przykład, tak? Czy obsługujecie podatników, którzy mają sprzedaż międzynarodową, to wy macie komplet dokumentów pod tą fakturę, tak? Czy obsługujecie firmy, które mają usługi niematerialne, na bardzo duże kwoty są wystawione faktury, to chcecie umowę pod tą fakturę, tak? Od razu, żeby było to w jakimś porządku, więc dlatego ja mówię, że KSeF nie jest lekiem na całe zło i KSeF nam nie rozwiąże wszystkich problemów. I znowu taka procedura jest dla nas i to my powinniśmy zadbać i my teraz, jak będziemy to wdrażać, proszę Państwa, będziecie Państwo to u siebie wdrażać, to zobaczycie te słabe i mocne strony tego przechowywania dokumentów, co trzeba udoskonalić, z czym macie Państwo problem i jak jeszcze to może do czegoś przekonać naszych klientów, może spróbować, może im dać jakieś alternatywy, tak? Bo to wszystko tak naprawdę będzie ciążyło na Państwa barkach jako biurach rachunkowych i księgowych. Pani Magda, a w przypadku ksiąg rachunkowych, jak praktycznie wygląda zatwierdzanie merytoryczne rachunkowe ITP oraz dekretowanie dokumentów zakupu otrzymywanych elektronicznie? Czy trzeba je drukować, opisać i skanować ponownie? Pani Magdo, ja to powiem, jak to wygląda u nas, w moich spółkach, ja obsługuję duże spółki i my działamy na SAP-ie i działamy też na takich platformach obiegu dokumentów, tak? Nam faktury są przesyłane na taki dedykowany mail i jest wrzucane to od razu, te faktury są wrzucane do takiego koszyczka, w którym my mamy faktury, które czekają na zatwierdzenie, tak? Czyli my otrzymując faktury, przerzucamy je sobie do programu. Wszystkie faktury idą na biuro Małpa coś tam, tak? Wrzucamy je do tego programu i one z tego programu czekają na to, aż odpowiedni członek, tak, zaakceptuje tą fakturę i ona automatycznie wtedy rusza do tego innego koszyczka, który jest już pod, dedykowany do księgowania, tak? Ale to w przypadku dużych. No wiadomo, że nie tylko duzi są na księgach handlowych, tak? W przypadku dużych powiem szczerze, że ja bym nie opisywała tych faktur, tak, i nie drukowała i nie skanowała po kolejny raz, bo to po prostu będzie znowu miało się z celem, tak? To po prostu będzie miało się z celem na gruncie ustawy o rachunkowości.